rowerką jeździłem, Dawid. Siema, Dawid! Dawno mnie nie było. Dawno ci nie było. Ale już nowy sprzęcik, w sensie. No, i to jest ten kask, tak? Co ci się z blaką stało? Kurde, ona jest po wypadkach, wiesz? Bardzo często wypadał wydech, nie? Tak, najczęściej jest to właśnie na kanale Kuba 636 na YouTubie. No widać, jak... No odwrócę jeszcze na ósmą do szkoły. No, w Kaliszu. Mama wkurwiona, mówisz. No, gdzie znajomy mój właśnie jeździ Kawasaki też ze czwartego rocznika, ale typowo stunt. I przejechał się serią. I co chwilę po prostu wydech wypadał, bo obejma jest za mała. No. A to jest moje dzieło, to jest i moje dzieło. To jest dzieło Dawida, żeby nie wylatywało. A to sam zrobiłeś? Tak, dokładnie. Dostałem ten, poprosiłem dziadka o drut, dał mi drut. Dziadek ci dał drut. No. I jeszcze zestaw tak zwanego kawosza, czyli tłumik, w sensie DB Killer do wydechu. Aha. Co waży, tak, nie wiem, z pół kilo myślę. Kurde, jest, nie, wygląda jak to, jak łożysko. Tak, no. Klucze, żeby to... urodziło ci łożysko. Klucz do odkręcenia w sumie wszystkiego w tym motocyklu, plus do zakręcenia wydechu i no i impuls. I gdzieś powinna być... Nie, to ty... Jest taki kanał, co też robi takie druty, to jak on się... O, w ogóle śrubkę zgubiłem do, chyba do wydechu. To jest, no to gdzieś śrubka pewnie tu lata. No ja ci tam to na kole było latane. Było. No i dlatego. No to wleciało jeszcze trytytki mi wleciało ci w lampę. No, jeszcze gdzieś tam dwie trytytki są. Ty, ja taki zestaw sobie zrobiłem i też mam zawsze cztery trytytki. Ja też. No. Ścigacza trzeba. Od czasu, gdy... To nie enduro, ale... No. Od czasu, gdy zobaczyłem, jak rejestracja się może wyłamać, to wolę ją mieć chociaż na dwie trytytki, tak, bo może to też jest elegancko zrobione, elegancko. Jedna trytka, druga trytka i uwaga! Ale to tylko do zdjęć, żeby nie było. Tylko do zdjęć. Nie latamy ze złożoną blanką. Tak. Nie. To tylko taki pokazowy demo. Tak, dokładnie. Tak. Żeby od tyłu można było robić zdjęcia. I nawet skrzypi. No, tak, bo to jest tak zaczepiałe. Ja myślę, że ta śruba ma z 10 lat co najmniej. Nie, jest ciekawy sprzęt, dużo do zrobienia. Ogólnie cała historia tego motocykla jest taka, że pierwszy raz w ogóle na motocyklu to jechałem u Dawida na DTC50. No. Wtedy z nami? Nie, to jeszcze było wcześniej, to była 13 lat, jak tak. I później mnie znajomy właśnie przewiózł na Zetce. I takim stało się to moim marzeniem kupić właśnie Kawasaki, a jest strasznie ciężko znaleźć dobrą. Znalazłem 200 km od ciebie, mówię jadę. Do Dawida, w sensie mi dzwonisz, że ja jadę. Tak, zadzwoniłem do Dawida 2 godziny po jego robocie, mówię, jedziemy po motocykl. Bo ja nie miałem prawa. A nie powiem. Nie, w ogóle dostałem. Nie, dobra, myślałem, że odprysnę mój plastik. Nie, od czegoś. Nie, i ogólnie historia jest taka, że ją kupiłem za 14500. I po 600 km ukruszyło się łożysko wałka zdawczego. Bo pan, od którego kupiłem, nie będę tutaj mówił imienia nazwiska, tak napiął łańcuch, że skruszyło mi całe łożysko. Po czym jak mechanik odkręcił samo koło, to koło autentycznie poszło tak. Była taka siła, że koło się tak skręciło. No, władowałem 8 tysięcy za mechanika, tam za części, wiadomo, plus robocizna. No a silnik dalej jest do wymiany. Bo coś w nim stuka znowu. Tragedia. Dostałem gwarancję 500 km, po 500, tam chyba 600 km. Setny po wymianie oleju i zaczęło znowu coś tak samo latać. Teraz w serwisie ci powiedzieli, że tego się nie podejmą. Tak, byłem w serwisie Kawasaki, powiedzieli, że to jest już na złom. Ale co, jedziesz? Tak? Jeździ. Zrobiłem od września 3,5 tysiąca km. No. A widzisz, to jednak... Jeszcze żyje. Jedna zdrowaśka przed wyjazdem? Jedna zdrowaśka przed wyjazdem. Dobre ty, to będzie tytuł filmu. Nigdy nie znasz czasu ani godziny, gdy coś się spierdoli. Dokładnie tak. Tak jest. Jestem ciekaw, czy w ogóle wrócę do domu. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy tego pewnie. To dzwońcie w razie czego. To takie 50-50 było, nie? No. My też mieliśmy dzisiaj taką akcję, bo on ogólnie kultura pracy Suzuki nie jest najlepsza, nie? Tak, i się okazało, że coś tu cyka. No, i to strasznie. Tak masakrycznie. No. Po czym Dawid na jakiejś grupie wysłał i się zapytał i takie
Suzuki to musi cykać. No, i się okazało, że to jest seryjne. Nawet, że gościu zrobił remont, wszystko powymieniał, nie? I tak cyka. I dalej cykało. Cyka. To nieważne, czy 600, czy 750 też będzie, nie? Suzuki cyka. Trzecia panewka, może się niedługo przekręcić. Tak, bo się okazało, mówisz, ile się litr oleju ostatnio wszedł tak. I to nie był Max jeszcze, nie? No, wypiła litr oleju w przeciągu miesiąca po wymianie. Ja pierdolę. No. Szok, po prostu ale szok. Jeździ. Ale jeździ, jeździ. Teraz tak zrutowana, ale jeździ. Wieczny sprzęt normalnie. Nie do zajechania. Nie do zajechania. O, nie. Tu mankament 6-6 akurat panewka. Panewka. Tych, trzecia panewka akurat jest tych roczników. Roczników poniżej bodajże 2000 łamana główka ramy. Się bardzo lubiła łamać, tak samo jak na spawach. A te już mają wzmocnioną tą ramę, więc... Bujdy w internecie, które są, że Kawasaki 636 się łamie, to stare modele. To stare modele. Ta ma 21 lat i się nie łamie. A moja ma 25. A no, twoja, to... który? Czwarty. 20. Pierwszy w trysk właśnie, nie? K4. No, a powiedz, a ile dałeś kasy, Dawid? Ja dałem 14300. Tam jeszcze stargowałem kilka stówek, bo jest zepsuty silniczek w Suzuki, nie? Aha, aha. Po prostu czasami nawet, teraz nawet jak wracałeś, nie? Tą Suzuki, to spadła ta flaszka. Spadła. Spadła, nie? Miałeś pełnej mocy po prostu. Czyli nie miałem pełnej mocy. No. Ale to już idzie do mnie ponoć. O ile mi wyśle gościu. Kasę przelałeś. Kasę przelałem, mam nadzieję, że mi wyśle, nie? Trzeba było za pobraniem zrobić. No, tam. Ja jakoś ufam ludziom za bardzo. No nic, mam nadzieję, że przyjdzie. Także... No. Ja też zaufałem, bo niby był tutaj silnik po remoncie. Dostałem zdjęcia, że był składany, dostałem paragony na wszystko. Się okazało, że była, co jest najśmieszniejsze. Trzymaj się na nogach. Zamiast uszczelki pod miską olejową miałem dosłownie karton. Żartuję. Karton, miałem karton. No? Miałem karton. Po prostu wycięty karton i objechane silikonem. No. Szok. No. Nie wierzę po prostu. Gdybym miał to zdjęcie, nie mam, bo chłop nawet powiedział, ten karton był tak przemoczony olejem. Bez tego, no, oddałem do serwisu. Dwa dni przed oddaniem robiłem zdjęcie z kloszem. Wracam do serwisu, patrzę. Tej, kurwa, klosza nie ma. No. On powiedział, to taki już oddałeś. Ja mówię, no kurwa, oddawałem, pokazałem mu zdjęcie, on takie... Trudno. No to jeszcze pierdoła jest, gorzej z tym silnikiem, nie? No. Najgorsze jest to, że ładowałem 8 i silnik jest znowu. Dobra, ale jak z daleka się ładnie prezentuje. No, tak? ale jaka ładna, ciemna szyba. No. Kurde, wszyscy mamy ciemne szyby. No. Ja mam tego kamelonika i on mi się podoba. No, a ja musiałem czarną dać. Ciebie w sumie to czarna pasuje, bo przełamuje też. No, to jest naprawdę fajne. Nie, ta Honda mnie zadziwia cały czas. Ducati, Honda. Się nie mogę napatrzeć. W sumie Suzuki, trzy motocykle. No? Nie. Jest jakaś siatka? Jak siatka, no ta siatka jeszcze. Siatka na jest najlepsza na zakupy. Tak w bagażnikach samochodu. Tak. Jakaś tutaj dwuseteczka, pół litra, jeps i porządek. No. Fajna jest. Ja też nigdy nie widziałem. No, no i siedzisko oprzyte mam. No, ja mam seryjne jeszcze. U tapicera. Aha. Ślizga się jak nie wiem, no ale... No tu też. A właśnie, no. To jest seryjne. A propos, nie? Bo poprzedni właśnie tego malował. Będę wywalił. Jak to się jeszcze przyjrze od tej strony, to no. Na siedzisku jest podkład. Widzę go. No. Widzę go. No ciekawe rzeczy, nie? Ciekawe rzeczy. No jednak, no 20 lat ma sprzęt. No, no. To jeszcze tak... Jakby ale tak ta cena ładna, jeny. Ale wolno jechałeś, bo nie ma tu much. Nie, ty Piotrek lepiej jechałeś. No tak podobnie leciliśmy, ale no, ja najwięcej jechałem rypaki. Z przodu, więc... Aha, i te muchy... Tak, no. Wiesz, o kurde, ja się schowałem za Piotrkiem. Mówię, weź ten kask, powieś na lusterku. Ale powieś spada, go na lusterko. Jak zaraz zawieje, nie spadnie. Jak na lusterko dasz, nie powinien spać. No dobra, na twoją odpowiedzialność. Ale wiesz co, takie lusterka jak wy macie, zwłaszcza jak ty masz, to no. Ja miałem w oryginale podobne. Okay. Też. I też na czaszy tak było takie właśnie, wiesz. No, też właśnie muszę pozmieniać, doinwestować go troszeczkę, nie? No. Przede wszystkim jeszcze wypoleruję to wszystko, bo tam no widać, są jakieś zadrapania, nie? No je tam, kurde. U mnie była to jest ty, wiecie co, jak się spotkamy na drugi raz, na następny raz,
to ja wezmę flamaster i sobie Black Opso walnę, tobie i tobie. Nie, no i super. Ale tak tu gdzieś, tak, no, tu, bokach, na przykład tu, po tu. Bokach, tu, tak jak ci na kasku zrobiłem, no, nie? Nie, zarąbiście, dziękuję, naprawdę, fajne. No, pomysł. Z Kubą to robiłem, nie? Odcinek wleci, jak to pisze. O, super. Dzisiaj. O, to wrócimy, no. Będzie do czego pójść spać. Tak. No, no. Żeby no. Nie było, że kołysanka, ale... No, nie, 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 tak, nie, no, obiadki sobie fajnie włączyć, nie? Tak. No. No. Kurde, to słuchaj, na drugi raz się spotykamy na Willy Boysów i na gumie. O chłopie, próbowałem to. Ja mogę spróbować, nie? Aczkolwiek mówię z góry, że tam raczej nie będę szalał, tylko spróbował pion przynajmniej ten uchwycić, nie? Żeby tam też nie przesadzać. Powiem no. Ci tak. Ale dam się rybnąć na pewno. Czuj to. Także. No tym się lata idealnie ponoć na kole. No, jest fajnie wyważona. No. Fantastyczne jest dostąd. Ale wiesz co, ja bym ci nie radził, bo to jednak nie. Z tym silnikiem nie. Nie, ja się boję. Szkoda. Szkoda jest. Lepiej się sezon tak. Pojeździć, nie? Na I co, i jeszcze pójdzie za 15 koła? Po tym filmie to już chyba nie. Myślę, że każdy będzie na tyle rozpoznawalny, że każdy będzie się takim okiem omijał. Nie, ale na zimę planuję. O, państwo smutni panowie. Jadam sobie. My też za policją długo dzisiaj jechaliśmy. Tak, jechaliśmy chyba 10 km za radiowozem na autostradzie. I tak baliśmy się wyprzedzać, bo w sumie... No, z tym twoim wydechem, nie? No, mój, ja szósty bieg 7120 i... Trochę strzela, no, ale mówię, na zimę jest plan, żeby rozebrać ją do zera i złożyć na porządnych częściach. No, no. Albo jak to wyjdzie za drogo, bo nie zobaczymy, jak będzie z budżetem, to... No ale wiesz, no już kurde, tyle, 8 koła włożone. No, to mówię, najwyżej kupię po prostu jakiś inny silnik od 6,6 i wsadzę po prostu. No słuchajcie, to dzięki, że wbiliście to sobie do filmu, już się pożegnamy. Dobra, dzięki Dawid, dzięki Piotr, zajebiście, nie? Jest fajnie. Jedziemy razem nad morze następnym obowiązkowo. Razem. Obowiązkowo, ja nawet myślałem, tak. Żeby w następnym tygodniu jechać, ja jestem taki... Nie. Wiesz co, nie, pojedziemy. Tak? Tak. Ale nie w następnym tygodniu. W następnym tygodniu, nawet możemy chyba w niedzielę. Super. Ja? Ale także rano wyjazd i w nocy wracamy? Nie, po południu wracamy. No to dobra. Gdzie? No ja ci załatwię, że mama pojedziemy się zgodzi. Wykąpiemy i wracamy. Fantastycznie, dobra. Ja jestem za. 10 stopni będzie zajebiście. Tak, bardzo chętnie. A woda będzie miała 8, będzie ciepło. No. To nara. No dobra, spadam chłopaki. Jasne, dobra. Bezpiecznie. Nara, bezpiecznej jazdy do chaty. Nara. Na chatkę, a tam założy sobie interkom, prawda? Bo powiem ci, że jazda bez interkomów to jest masakra. No, bez interkomu, jadę z telefonu, ja tylko za piotkiem jechałem. No. No! Bo on ani uchwytu nic. A spójrz sobie blendę. Kurwa. Zepsuł kask nowy. Dobra, spokojnie na to. Bo już głowę urwie. Ja sobie to zrobię. Naklej, sklej i będzie. No. Blendę sobie opuść. No, ja dobry druciarz jestem do tego. Kask też będzie zdrutowany. Trzymaj się, bezpiecznie. Trzymajcie się. Dzięki. Pojadę z wami tu. Pojadę z wami. O, dobra. Do ronda tutaj. Całą bandą pojedziemy. Ale mu ten kierunek fajnie chodzi.
czemu ten kask siedzi zawodowo. Pasuje. Nara.